Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Białorusi i Polsce, o zagrożeniu ze wschodniej granicy. Czy Jak ono jest duże, czy jest realne? Spróbujemy to wyjaśnić. Jak zawsze pozdrawiam wszystkich patronów. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim mecenasom. To dzięki wam ten program istnieje, jest niezależny. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. Polecam też subskrybowanie układu otwartego. W lewym dolnym rogu jest taki guziczek, jak wciśniecie, to będzie dostawać informacje po prostu o tym, kiedy są premiery moich kolejnych programów. Kilkoro patronów, jak zawsze wymienię na końcu programu. A teraz już zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma E2V zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. ONGOPL geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Nowoferm dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje na Białorusi? Y pytasz wewnętrznie czy pytasz tak naprawdę o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo tego państwa bo to są oczywiście rzeczy, które się zazębiają ze sobą, ale pytanie będzie znaczy inaczej odpowiedź będzie brzmiała inaczej. Jasne, pytam przede wszystkim o sprawy bezpieczeństwa e, zwłaszcza naszego. Znaczy co nam grozi ze strony Białorusi, co tam się, co tam się dzieje? Co znaczą te ruchy Wagnerowców? Czy poważne, czy niepoważne, to dla mnie nie, nie brzmi, że tam stół się gdzieś przeniosło. No ale te helikoptery, które sobie wleciały na chwilę i wyleciały, to po, co to znaczy? Czy Powiem tak, w zasadzie chyba próbując pożenić się, dwie odpowiedzi. Ciekawy mamy czas, w którym rozmawiamy, bo w zasadzie trzy lata temu odbywały się wybory prezydenckie na Białorusi, które zmieniły wszystko, te wybory, które zostały drastycznie sfałszowane, te wybory, które doprowadziły do protestów społecznych i te wybory, których efektem było pogłębienie się uzależnienia Białorusi od Rosji i między innymi właśnie znaczące zwiększenie współpracy wojskowej obydwu tych państw. I w zasadzie to, co obserwujemy teraz, to jest częściowo pokłosie tego, co działo się trzy lata temu, no i troszkę później, oraz oczywiście decyzji Białorusi o tym, żeby wesprzeć Rosję w jej agresji pełnoskalowej na Ukrainę. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę również myślenie przedstawicieli elit, Białoruskie władze, ale przede wszystkim Aleksandra Łukaszenki o rzekomych zagrożeniach płynących z państw zachodnich, przede wszystkim z Polski i Litwy, które były oskarżane m.in. o próbę dokonania przewrotu 3 lata temu, które jako wschodnia flanka NATO i sojusz jako całości są oskarżane o zakusy choćby na zachodniej ziemi Białorusi. Zmienia to jakby obraz tej rzeczywistości, z którą spotykamy się obecnie. I z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Ano, mamy do czynienia z państwem białoruskim, które w zasadzie jest wrogie w stosunku do Polski w bardzo wielu elementach. Począwszy od kwestii historyczno-kulturowych, przez politykę pamięci, a po rzeczy związane z twardym bezpieczeństwem, co widzimy w sytuacji obecnej. Do tego wszystkiego pokłosie wojny na Ukrainie, pokłosie buntu, buntu Prigorzyna i przemieszczenie. Część grupy Wagnera do Białorusi zostało wykorzystane jako element oddziaływania na Polskę, ale też choćby na Litwę czy na Łotwę, a również przez to na większość państw sojuszu i to tutaj mam na myśli. Przemieściło się co najmniej kilka tysięcy wagnerowców do Białorusi, szacunki są różne. Najwyższa liczba, z jaką się zetknęłam, to było 8 tysięcy. Oczywiście pewnie nie będzie to liczba, która Wagnerowców, którzy będą przebywać tam stale. Natomiast na razie daje to zarówno stronie białoruskiej, jak i stronie rosyjskiej możliwość tego, żeby nas poniekąd troszkę szantażować, ale też po prostu oddziaływać psychologicznie na myślenie u nas. To jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt, który widzimy. Związany z tym, że Wagnerowcy faktycznie szkolą siły zbrojne Białorusi, I nie należy zwracać uwagi tylko na to, co podają oficjalne komunikaty Ministerstwa Obrony, że jest to szkolenie z medycyny pola walki, czy jest to szkolenie z użycia broni krótkiej. Moim zdaniem jest to cały szereg innych szkoleń, które również się tam odbywają i też musimy pamiętać o tym, że ta grupa Wagnera, która w części znajduje się teraz na Białorusi, to daleko nie są ci, którzy w wykorzystanie zostali, wybaczcie państwo za dosłowność, jako mięsa armatnie, czy pod Sołedarem, czy pod Bachmutem na Ukrainie, że tam znajdują się faktycznie operatorzy grupy Wagnera, czyli ci ludzie, którzy wcześniej przeszli choćby przez struktury wywiadu wojskowego rosyjskiego, czy przeszli przez struktury sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Czyli ta elita. Czyli częściowo też ta, ta elita. I teraz... Oni mają pewien zasób wiedzy, którymi się pewnie dzielą z siłami zbrojnymi, ale sądzę, że też z wojskami pogranicznymi Białorusi, z tymi służbami, które mają bardzo duży udział w kryzysie granicznym, w instrumentalizacji migracji. I stąd też nie należy bagatelizować tego zagrożenia. Co więcej, musimy też brać pod uwagę możliwość ewentualnego przeprowadzenia prowokacji granicznej z użyciem Wagnerowców. Bądź mniejszym, bądź, bądź, bądź większym, ale też na przykład z próbami przenikania wagnerowców, czy to w sposób nielegalny, czy w sposób kwazilegalny, na przykład na podstawie białoruskich paszportów, do państw takich jak Polska, gdzie będą na przykład realizować zadania choćby z rozpoznania obiektów infrastruktury krytycznej, czyli tych ważnych obiektów dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa. I oczywiście wersja skrajna jest taka, że oni mogą być nawet gotowi do przeprowadzenia aktu dywersji. Natomiast nawet jeżeli nie, nawet oni, ben, jeśli będą tylko, tylko, w cudzysłowie tylko, prowadzić się rozpoznanie tych obiektów, to będzie oczywiście e, narzucało naszej stronie konieczność zwiększenia ich ochrony, a więc cały ten kryzys z którą mamy do czynienia i kryzys graniczny, i możliwość wykorzystania Wagnerowców. On ma na celu w cudzysłowie zmęczenie obrońców, to znaczy to jest taki um, obrazek, który, który najłatwiej jest narysować, ale chodzi o to, że siły obrony zawsze muszą być większe, że nasza czujność musi być zwiększona a, i cały czas trzeba ją utrzymywać. Na co tracimy siły i środki, oczywiście nieporównywalnie większe niż tamta strona, i znów tu wrócimy pewnie do zagrożeń hybrydowych, bo to jest jeden z tych, z tych elementów, które są niestety efektywne kosztowo dla strony atakującej, nazwijmy to. Natomiast y, oczywiście może paść pytanie, czy jest sens cały czas utrzymywać się w stanie podwyższonej gotowości. No. Jest sens dlatego, że, że bezpieczeństwo też jest bezcenne i przeciwnik po tamtej stronie nie do końca żartuje. A poza tym jest taka, jest tak, że jeśli zobaczy, że, że my nie traktujemy tego poważnie, znaczy że są dziury, to je wykorzysta. No to, to, to wykorzystają, więc niestety musimy temu musimy przeciwdziałać. Czy to, co mówisz jeszcze, jednoś, mhm. to jest analiza czy wiedza? I częściowo analiza i częściowo wiedza, dlatego że wiedza, która się opiera na tym, jak funkcjonują tamte reżimy, jak one odczytują słabości, i to, o czym nawet tutaj z tobą rozmawiałam, że z ich perspektywy demokratyczny sposób podejmowania władzy, e, sprawowania władzy, przepraszam, jest. Słabością, więc należy go wykorzystać. Czyli na przykład sytuacja, w której w naszym kraju jesienią, e, najprawdopodobniej w październiku, odbędą się wybory parlamentarne, ważne wybory, jest sytuacją do wykorzystania, ponieważ można wykorzystać e, i podkręcić nawet naturalną walkę polityczną, która, e, która będzie miała miejsce. Zresztą to nie jest. Ale my nie potrzebujemy. Białorusinowiruskiej, żeby między zawołały. Tego, tego, komentować, tego komentować nie będę, ale chodzi o to, że oni to wykorzystują. Tak Pamiętaj. samo jak będą wykorzystywać sprzeczności w polityce Stanów Zjednoczonych, w polityce Francji, w, mhm. nawet w polityce Niemiec do pewnego stopnia. I teraz oczywiście kreowanie czy podsycanie pewnego chaosu. W naszym państwie, czy w innych państwach członkowskich NATO czy Unii Europejskiej, to jest coś, na czym im będzie zależało najbardziej. Mhm. Bo dysfunkcyjne państwo, to jest państwo, które nie jest w stanie myśleć na przykład o własnej obronie, ale też nie jest w stanie myśleć w naszym wypadku na przykład o wsparciu um, Ukrainy. Stąd też takie, a nie inne działania tamtej strony. Więc to jest akurat wiedza, e, która też e, wynika. I tutaj wracamy do, do, do kwestii analizy, wynika choćby z przeanalizowania tego, co na przykład Rosjanie już robili w latach poprzednich, jaki mieli udział w Brexicie, jaki mieli udział w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, nie tych ostatnich, chociaż częściowo też, ale również tych, tych poprzednich, kiedy Donald Trump wygrał. Więc to jest mnóstwo elementów, kiedy widzimy. Patrzymy na to, jak oni udoskonalają pewne techniki znane jeszcze na przykład z czasów Związku Radzieckiego. Natomiast analiza jest oczywiście taka, że oni analizują to, co my robimy. Oni analizują nasze słabości społeczne, polityczne również i będą to wykorzystywać, dlatego że mają w tym bardzo istotny cel polityczny i nie należy oczekiwać, że w cudzysłowie puszczą płazem jakiekolwiek zaniedbania. Pytanie jest, jak my powinniśmy na to reagować? No, bo dopóki tam sobie wagnerowcy się przemieszczają po tamtej stronie, no to ten się dzieje. No ale helikopter wleciał na terytorium Polski, nie wiem jak głęboko on wleciał, to ja mówię, wleciały, tak? ale gdzieś wleciały. No, nie odpowiadać na to zupełnie, no to niepoważnie, ale no, przecież no nie możemy. I tak nie, nie zostały zauważone, to, to jakby wiemy to post factum, tak? no, ale załóżmy, że to się powtórzy. Prędzej czy później w takiej czy w innej formie coś się powtórzy. To jakby to akurat takie prowokacje przygraniczne, tak to jest mają swoją e, długą, długą historię, długą historię w, wielu miejscach, e, w wielu miejscach świata. No ale co, mamy na to. Przeleci prze, prze, prze taki helikopter następnym razem. To mamy go zestrzelić. No i wtedy konsekwencje tego są potężne. Czy mamy go nie zestrzelić? I konsekwencje też są poważne, no bo co, nie, nie, może my, to można wykorzystać i polecić jeszcze dalej, tak? Powiem tak, w ogóle, ym, zanim odpowiem na mhm. to konkretne pytanie. W ciągu ostatnich dwóch lat zmienił się bardzo charakter wyzwań po tamtej stronie. Wyzwań bezpieczeństwa. Zaczęło się od kryzysu granicznego, oczywiście od instrumentalizacji migracji, ale to jest pierwszy z elementów. Udział... Białorusi w wojnie. Sytuacja, w której mamy trzech sąsiadów, którzy pozostają w stanie wojny de facto, mimo że Białoruś jakby inaczej, dlatego właśnie, że Białoruś wsparła Rosję, jest państwem agresorem. Białoruś całkowicie popierająca politykę rosyjską. Białoruś, która celowo. Kreuje kryzys graniczny, po, żeby wymusić na naszej stronie odpowiednią reakcję. I teraz, co to oznacza? To oznacza dla nas, że my musimy kompleksowo zmienić system ochrony granicy: zmienić wyposażenie Straży Granicznej, zmienić wyszkolenie Straży Granicznej. Bez mała trochę nie, można się uśmiechnąć, ale na wzór e, kopu instytucji, która została sformowana, uwaga, praktycznie dokładnie 100 lat temu, bo w roku 1924, właśnie między innymi ze względu na zagrożenia, które wtedy płynęły ze Związku Radzieckiego, o bardzo podobnym charakterze, z którym mamy do czynienia teraz. Czyli jak powinno wyglądać? Czyli tak na dobrą sprawę, być może nawet częściowo samochody, które będą opancerzone, żeby nie było sytuacji, w której samochód da się łatwo przestrzelić, żeby nie było sytuacji, w której można łatwo zbić przednią szybę, co wyeliminuje taki samochód z patroli, na przynajmniej na jakiś czas, żeby nie można było zbić reflektora i tak dalej, i tak dalej. Żeby również funkcjonariusze straży granicznej, którzy patrolują naszą granicę, czuli się bezpiecznie. Wyposażenie ich w kamizelki balistyczne i w odpowiednie hełmy oraz w broń długą. A to jest podstawowy minimum i oczywiście możemy się zastanawiać, czy to jest straszenie, czy nie, ale nawet niezależnie od obecności grupy Wagnera, widać wyraźnie, że agresja w stosunku do naszych funkcjonariuszy i służb mundurowych chroniących granicę w ostatnich tygodniach znowu drastycznie rośnie. Jest wspierana przez białoruskie służby. Co to znaczy drastycznie rośnie? W czym to się objawia? Rośnie to, że jeżeli popatrzysz na statystyki incydentów, obrzuceń kamieniami, konarami, e, właśnie samochodów, funkcjonariuszy itd., itd., jest ich coraz więcej. Mhm. Jeżeli... Czyż były takie, które kończyły się jakimś... Kontuzją? kontuzją. E, tak, to już było takie, że, że na przykład funkcjonariusz dostał, dostał kamieniem, albo y, także tak, tego rodzaju y, zdarzenia już miały miejsce. Y, chodzi o to, żeby je też wyeliminować, to znaczy nie wyeliminujemy tego po tamtej stronie, ale dając środki ochrony zmniejszamy ryzyko, że funkcjonariusz y, zostanie na przykład poważnie ranny. Y, jeżeli weźmiemy pod uwagę hmm. to, o czym Zdarzyło mi się już e, wspomnieć, że był przestrzelony samochód Straży Granicznej. No to również trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli coś przestrzeliło samochód, e, to trzeba wyposażyć właśnie funkcjonariusza czy żołnierzy, którzy są też tam na granicy, w odpowiednie kamizelki. I tak naprawdę zmienia nam się charakter wyzwań. Z wyzwań, nazwijmy to typu policyjnego. I znowu, Straż Graniczna jest formacją typu policyjnego, bardziej na wyzwania typu wojskowego. I stąd też prawdopodobnie konieczność tak tak bym to widziała zmiany charakteru pełnienia służby na tym konkretnym odcinku granicznym. To co jest też istotne, to jest jak najszybsze stworzenie komponentu ochrony pogranicza. Czegoś, co ma funkcjonować w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, żeby też odciążać jednostki operacyjne, bo znów 18. Dywizja, która jest odpowiedzialna za ten region, dostaje wsparcie z innych dywizji. Ostatnio była na przykład widoczna 12. Dywizja, natomiast to rozbija proces szkolenia normalnego funkcjonowania jednostek w ramach tych dywizji. I nie tym mają się na co dzień zajmować siły operacyjne. Stąd też. Trzeba po prostu myśleć o całym kompleksowym, e, całych kompleksowych zmianach. Do tego dołóżmy jeszcze sytuację związaną choćby z systemami walki radioelektronicznej. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że od lat Mówi. mówiło się i słyszało się o tym, że przez naszą granicę nad pasem granicznym przelatują bezzałogowce, w skrócie drony. E, wcześniej były wykorzystywane przez przemytników, co stanowiło głównie Problem z punktu widzenia szczelności systemu podatkowego, akcyzowego państwa, ale nie było aż takim zagrożeniem bezpieczeństwa, jak jest teraz. W związku z tym, o czym powiedziałam, że zmienił się charakter wyzwań, które generuje tamta strona. Stąd też Kolejny element to jest właśnie zabezpieczenie granicy w systemy walki radioelektronicznej. I na końcu to są systemy związane właśnie z systemami radarowymi, z systemami wczesnego ostrzegania. I tu wrócę do Twojego pytania. Skoro jesteśmy w czasie pokoju, a formalnie w tym czasie jesteśmy. Formalnie tak, no Ale, ale w i prawnie jest też. Wojna. Prawnie też. No tak. Masz narzędzia, którymi dysponujesz na czas pokoju i na przykład sp sposób przechwycenia obcego statku powietrznego, który znalazł się e, w sposób nieuregulowany, nazwijmy to tak, w naszej przestrzeni powietrznej, e, jest uregulowany prawnie. Mhm. Więc tak naprawdę... To jak to, e, jak to się reaguje? Reaguje się w taki sposób, że jeżeli wychwycimy, że obcy statek powietrzny znajduje się w naszej przestrzeni, jest poderwana na przykład para myśliwców dyżurnych, bo w no. zależności od tego, czy to będzie śmigłowiec, czy, czy może to być inny in, innego rodzaju statek powietrzny, samolot, w pierwszym elemencie jest nawiązanie kontaktu z załogą tego obcego statku powietrznego i wydanie polecenia opuszczenia natychmiastowego. Terytorium Rzeczpospolitej, jej przestrzeni powietrznej. Jeśli to nie następuje, to są, jest kilka, kilka możliwości, w zależności od oceny stopnia zagrożenia, który tenże statek powietrzny generuje, bo jeżeli jest pewność, że on ma zamiary agresywne, to można go zestrzelić. Bez podjęcia innych czynności. Jeżeli nie ma takiej pewności, to na przykład może nastąpić próba zmuszenia go do wylądowania na wskazanym wcześniej, we wskazanym wcześniej miejscu. Stąd też to nie jest tak, że automatycznie po prostu coś znajduje się w naszej przestrzeni powietrznej i podejmujemy już ostateczne kroki, bo one mają też swoje konsekwencje prawne, międzynarodowe, nie mówiąc już o konsekwencjach politycznych. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z prowokacjami coraz częstszymi, na przykład, jeżeli byśmy sobie to wyobrazili jako hipotetyczny scenariusz, przelotami czy wlotami na terytorium Polski, to w pewnym momencie można po prostu na stałe uruchomić parę myśliwców, która będzie dyżurowała. Bardzo szybko reagować i bardzo szybko włączyć systemy, które pokażą tamtym statkom powietrznym, że są namierzane. Myślę, że to już będzie odpowiedź na zasadzie jesteśmy gotowi do tego, żeby Was zestrzelić. Ale tego jeszcze nie robimy. Myślę, że na razie jest o tym daleko za wcześnie, żeby mówić, dlatego że incydent tego typu w przypadku śmigłowców ze strony białoruskiej, on się nie wydarzył po raz pierwszy oczywiście, ale po raz pierwszy w ciągu ostatnich miesięcy, gdzie ten kontekst jest o wiele ważniejszy, bo co jest też istotne, tego rodzaju naruszenia przestrzeni powietrznej zdarzały się wielokrotnie i z naszej strony, i ze strony białoruskiej. Najczęściej one były nieintencjonalne, e, czasami pilot się zagapił, czasami nawaliły. Em, systemy nawigacyjne. Jeśli mnie pamięć nie myli chyba w zeszłym roku nasz śmigłowiec niechcący naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi. I w normalnych czasach znowu, jeżeli mamy, e, sąsiada nawet takim, jakiego, jakim była Białoruś do 20 roku. Czyli może nie państwem bardzo przyjaznym, ale przynajmniej neutralnie nieżyczliwym, w sensie, że tego rodzaju rzeczy były rozstrzygane normalnie w kontaktach wojskowych, e, były bardzo szybko wyjaśniane i zazwyczaj przychodzono na dnie do porządku dziennego ponieważ tak jak wspomniałam one się zwyczajnie zdarzają. Natomiast w tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, moim zdaniem to była zwyczajna prowokacja i też sprawdzenie jak my zareagujemy. I stąd też moim zdaniem kluczowa jest A nie zareagowaliśmy w ogóle. Za wcześniej jest, żeby o tym mhm. mówić, dlatego że e, nawet jeśli popatrzymy na komunikaty oficjalne, to widać, że zostaną zadysponowane dodatkowe siły i środki. Mhm. I teraz kwestia jest tego rodzaju, że ojej, zabrzmię trochę może krytykansko, przepraszam, ale jest kwestia nadrobienia em, Albo inaczej, zmiany myślenia o charakterze ochrony tej granicy mhm. i dostosowanie środków Jasne. do, do tej sprawy. To, to, to dwa pytania. Jakby co z tego my robimy już, czy jakie decyzje zostały podjęte? A to pytanie tego, chyba wiesz? nie do mnie, bo to trzeba byłoby tak naprawdę z Ministerstwem Obrony Narodowej i z Ministerstwem y, y, Spraw Wewnętrznych i Administracji rozmawiać, mhm. bo tam znajdują się te służby mundurowe, które są odpowiedzialne za y, ochronę granicy. Ja pytam o swoją mhm. wiedzę, tak? Bo co... Yy, Wiedzę mam jest... taką jak z mediów tak yy. naprawdę, że do, do zostały zadysponowane nowe, nowe siły i środki, to jest w zasadzie wszystko. Jasne. A yy, ile czasu twoim zdaniem potrzebujemy na to, żeby tę granicę, żeby dostarczyć to, co trzeba na granicę i żebyśmy mogli powiedzieć tymczasowo, tak? Po... Tymczasowo oczywiście jest to zrobienia w miarę szybko, mm -hmm. natomiast jeżeli chodzi o stałe dyslokowanie, no to już troszkę zajmie, zajmie czas, bo to jest na przykład związane choćby z... Yy, yy, w ogóle wdrażaniem systemów obrony powietrznej, z całym, bo to jest kompleksowy charakter. To nie do końca jest tylko tak, że oczywiście na chwilę można postawić cudzysłowie, przysłowiowego patriota wszędzie. Tyle, że ten patriot też nie, to nie, nie, nie byłby środek na. na e, inaczej. Ten patriot w zasadzie byłby tylko rozwiązaniem postawione na chwilę byłby rozwiązaniem tymczasowym. Do tego wszystkiego, co być może jest ważne i co byłby też pewnym sygnałem politycznym wysłane w tamtą stronę, że na przykład nasi żołnierze są wyposażeni w zestawy takie jak igła, w zestawy takie jak piorun. I jeżeli się okaże, że te naruszenia będą miały miejsce konsekwentnie, to w którymś momencie będzie wydane przyzwolenie, żeby one zostały, zostały użyte. I wtedy już ryzyko po tamtej stronie gwałtownie rośnie. A na ile do takich działań ochrony naszej granicy możemy włączyć siły natowskie? Czy to zależy od nas tak naprawdę. To znaczy, jeżeli my jako państwo członkowskie uważamy, że sobie radzimy ze zagrożeniem, uh -huh. to niekoniecznie musimy prosić sojuszników o wsparcie. Może na przykład być chęć taka, A politycznie to może być dobra, tak? Ale dokładnie chciałam, tak, żeby... żeby poprosić część sojuszników, że jeżeli ktoś ma ochotę, jako, wyraz demonstracji politycznej, żeby przyjechał w ramach wsparcia. Można zorganizować ćwiczenia. Niekoniecznie muszą to być ćwiczenia natowskie, ale sojusznicze w rozumieniu takim, że ćwiczą z nami um, sojusznicy z, um, z NATO. Więc jest ileś wariantów, nawet jeżeli chodzi na przykład o budowę zapory. To było dość ciekawe, bo wtedy do wsparcia przyjechali żołnierze z, ze Zjednoczonego Królestwa i z Estonii, na przykład. I to był czytelny też sygnał polityczno-wojskowy mhm. wysłany w stronę Białorusinów i w stronę Rosjan e, przez tamte państwa, że my będziemy też Polskę wspierać, bo e, uważamy, że słusznie daje odpór e, waszym niecnym zamiarom. Natomiast e, to jest też bardziej skomplikowane. Oczywiście Polska może to wykorzystywać na przykład na forum NATO, podnosząc kwestię i tak ogólnie konieczności wzmocnienia systemowego ochrony całej wschodniej flanki i wschodniej granicy NATO, dlatego że te zagrożenia dotyczą nas, dotyczą państw bałtyckich, mogą dotyczyć Finlandii, ponad 1300 km granicy też o bardzo specyficznym charakterze, ale mogą też dotyczyć Rumunii czy Bułgarii. W tym czy innym zakresie, mhm. dlatego mhm. że rozmawiamy na przykład o naruszeniach przestrzeni powietrznej, o próbie właśnie jakiegoś rodzaju przekroczenia w sposób, w sposób nielegalny działalności grup dywersyjnych. Więc w ramach sojuszników myślę, że znajdziemy te państwa, które będą miały daleko idące zrozumienie dla, dla naszych potrzeb. Natomiast to już jest tak naprawdę decyzja polityczna, którą podejmują decydenci, czy zwracać się o wsparcie, czy nie. Co jest też ważne na przykład w kontekście Wagnerowców moim zdaniem, że warto możn, inaczej, że można byłoby się pokusić o to, żeby w ramach Unii Europejskiej Grupę Wagnera uznać za organizację terrorystyczną, co daje dodatkowe możliwości przeciwdziałania naszym służbom. Czyli na przykład y, odcinamy źródła finansowania, można wykorzystać Europol, można wykorzystać różnego rodzaju y, struktury i możliwości, których, y, w tej sytuacji, które w tej sytuacji mamy, ale nie do tego stopnia. Jeżeli chodzi o NATO, to jest dużo bardziej skomplikowane. Y, z analizy wynika, że prawdopodobnie byłoby najlepiej, gdyby zostało tak, jak jest. Jest, że jest to formacja, którą albo uznajemy za najemniczą, albo za nieregularną formację zbrojną, bo w zależności od miejsca, gdzie ona działała, to w zasadzie można obie definicje do niej przypasować. Niekoniecznie będzie nam zależało, żeby z punktu widzenia natowskiego uznawać wagnerowców za terrorystów, bo my jednak wskazujemy na inne charakter zagrożeń płynących z. Ze strony naszych wschodnich sąsiadów, że jednak są to zagrożenia nie tylko hybrydowe, ale również kinetyczne, co wymaga innej odpowiedzi ze strony sojuszu. Więc to też są elementy decyzji politycznych, ale znów to jest na przykład. Podobna historia, tylko oczywiście o innej, innej nieco skali i charakterze, jak sytuacja sprzed dwóch lat, kiedy Polska na przykład nie poprosiła o wsparcie Frontexu. Dużo osób się zastanawiało, dlaczego tam był szereg różnych czynników, które o tym zdecydowały, ale głównym był taki, że nasze siły i środki są wystarczające do tego, żeby sobie poradzić z tym zagrożeniem. Mhm. Jeszcze chciałem cię zapytać o, bo mówiłeś o z, z sygnałów, że jednym z takich sygnałów jest organizacja manewrów wojskowych. Rosjanie właśnie organizują manewry na Morzu Bałtyckim. No nie jest to, znaczy wiem, że tam były zaplanowane, tak? Ale to wszystko jak złożyć do kupy retorykę Putina, to co się dzieje na granicy z Białorusią, to, co to, to, to jest, co to znaczy, i na, na ile one rzeczywiście były zaplanowane, a na ile to jest e, taki straszak, żeby podgrzać atmosferę e, w Polsce, bo to jest rzeczywiście dobry, znakomity moment nie, na powiem, podgrzewanie atmosfery. Znakomity moment na podgrzewanie atmosfery to jest jedno, i tak w zasadzie my też musimy być bardzo ostrożni z tym, żeby czasami nie przesadzać właśnie tak. z wskazywaniem. Że oto jest jakieś bardzo istotne zagrożenie, i też nie bagatelizować tego. Oczywiście, że Rosja organizuje bardzo dużo ćwiczeń. Te zaplanowane w obwodzie królewieckim są elementem pewnego pokazania siły. Tak samo jak elementem pewnego pokazania siły są manewry, które permanentnie są organizowane na Białorusi, w tym bardzo blisko polskiej granicy, jak na Poligonie Brzeskim czy na Poligonie Górskim, które znajduje się niedaleko Grodna. I y, to jest element też, że my musimy właśnie stawiać nasze systemy. Y, Nazwijmy to przynajmniej obserwacyjne w stanie podwyższonej gotowości i oni o tym doskonale wiedzą, więc znowu to jest wystawienie nas na to, żebyśmy zużywali siły i środki. I powiem Ci więcej, no na ten rok są zaplanowane ćwiczenia tarcza Związku Białorusko-Rosyjskie pod koniec września. Zobaczymy, co będzie z ćwiczeniami zapad. Bo w zasadzie nie ma o nich zbyt dużej ilości informacji. Natomiast spodziewam się, że jakiegoś rodzaju ćwiczenia, te, te właśnie w ramach Zapadu, mogą zostać zorganizowane. I to jest element, tak jak wspomniałeś, razem z pogróżkami, razem z rozmieszczeniem e, taktycznej broni jądrowej na Białorusi, razem z sytuacją na granicy, oddziaływania psychologicznego na społeczeństwa i na władze państw e, sąsiednich. Bo właśnie, chodzi o to, żeby też zarządzać zarządzać strachem. Stąd też, mówię, nie bagatelizować tej sytuacji, wzmacniać e, ochronę granicy, zmienić jej charakter, dostosowując go do, do wyzwania, Generowanych przez tamtą stronę, ale też czasami nie panikować w każdej jednej sytuacji, kiedy coś dzieje się właśnie związanego z tym, że Rosjanie ćwiczą, bo oni też uczciwie mówiąc na to, na to liczą i to też nie są rzeczy, które oni nie których oni nie stosowali wcześniej. Tylko w obecnym kontekście my się oczywiście dużo bardziej temu przeglądamy i dużo bardziej jesteśmy wrażliwi na informacje tego rodzaju, które płyną z tamtej strony. Chciałem teraz wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli o sytuacji na Białorusi. Zapytać, czy Pytam cię o sytuację wewnętrzną, czy dotyczącą polityki zagranicznej. Rozmawialiśmy o polityce zagranicznej, o tym sprawach związanych z hybrydowym atakiem na Polskę. Ale chciałem teraz na koniec chwilę o, o wewnętrznej sytuacji na Białorusi. Czy ta cała historia, wydawało się, to był taki moment, tak, że już ten Łukaszenka, jak, tak jak i Putin, już tam prawie umierał, taki, że Ołaj w zasadzie już prawie. Umierali jakoś. Ja zgłaszałam wotum separatum, ale. <grywa> jakoś nie umarli. Um, um, już Łukaszenka był taki słaby, że już w zasadzie Putin prawie wszystko przejmował. Czy teraz ta sytuacja, kiedy dostał tych um, Wagnerowców, to go paradoksalnie wzmacnia um, i trochę daje mu większą niezależność, bo ma pewne dodatkowe narzędzie, czy nie? Czy to jest właśnie znak. Całkowitej podległości wykonywania, znaczy, że wykonuje polecenia Władimira. I tu odpowiem, to zależy. I jeżeli pomyślimy, że ciągle jednak Jewgeni Prigorzyn i Wagnerowcy pozostają lojalni wobec Kremla. To... A zostają? No i właśnie okazuje się, że chyba jednak tak. Dlatego, mhm. że jeśli popatrzymy na to, że Prigorzyn brylował w trakcie szczytu Rosja-Afryka, robił sobie zdjęcia z przywódcami państw afrykańskich kiedy w jednym z ostatnich jego wystąpień powiedział, że liczba Wagnerowców działających w Afryce będzie się zwiększała na chwałę Wielkiej Rosji, no to można domniemywać, że jednak ta lojalność została utrzymana. Dlaczego to I dlaczego benefity związane z tą lojalnością. Oczywiście, że tak. No, poza wszystkim, to o czym już też sama nie jeden raz mówiłam, że Grigorzy nie został przykładnie ukarany, bo jest tak istotnym elementem pewnego, nazwijmy to systemu mafijnego, który jest wytworzony w ramach, w ramach rosyjskiej elity władzy, że nie bardzo można było po sobie pozwolić na to, żeby, żeby ten element wyeliminować. Ale do czego zmierzam? Na razie przynajmniej oczywiście Łukaszenka może to traktować jako swego rodzaju aset. Natomiast y, myślę, że on też powinien być bardzo ostrożny, w zależności od tego, ilu tych wagnerowców będzie miał na miejscu, e, bo jeśli będzie ta liczba rosła i ona będzie się przynajmniej przez jakiś okres utrzymywała, no to 10 tysięcy Wagnerowców na przykład, bo to była taka liczba, um, o, której, o której mówiono też. Można sobie wyobrazić, że przyjedzie ich więcej, bo te miasteczka, między innymi właśnie pod Osipowiczami, one są policzone na sporo większą liczbę osób. Tylko że oczywiście chodzi też o logistykę, której Wagner ze sobą nie zabrał, o wsparcie, więc może być tak, że oni nie będą. Tylko dla nich, w cudzysłowie te namioty. One są policzone mniej więcej, są szacunki maksymalnie to, co widziałam, do 20 tysięcy. Myślę, że tej liczby nie będzie, ale takie, takie, były, takie były szacunki. I teraz do czego, do czego zmierzam? Że jeśli to będzie duża liczba, to proporcjonalnie jest to dość istotny um, czynnik um, oddziaływania na Białoruś, no bo znów dla przypomnienia, siły zbrojne Białorusi to jest około 45 tysięcy żołnierzy i oficerów. I. Jeśli sobie wyobrazimy sytuację, też na potrzeby tej dyskusji, że Putin będzie chciał wykorzystać Wagnerowców poniekąd przeciwko Łukaszence i oni będą się ku temu skłaniali, to możemy sobie wyobrazić w cudzysłowie, że Wagnerowcy zrywają się ze smyczy, robią jakąś prowokację na granicy o mniejszej lub większej skali, co ma bardzo negatywny efekt dla Łukaszenki podwójnie. Po pierwsze, bardzo osłabi jego pozycję wewnątrz struktur siłowych białoruskich, bo już się okaże, że on w ogóle nie dość, że zaprosił, to jeszcze spowodował bardzo duży problem. To jeszcze tak naprawdę bardziej zamknie jakiekolwiek kana kanały komunikacyjne z państwami zachodnimi, co znów wepchnie go e, nieco bardziej w objęcia rosyjskiego niedźwiedzia. I ja tego scenariusza zupełnie nie wykluczam. Oczywiście pytanie o jego prawdopodobieństwo też jest bardzo trudno je oszacować, ale dlatego um, ja w ogóle od samego początku, jak, jak pojawiła się ta informacja, że, że Łukaszenka się zdecydował na zaproszenie wagnerowców, stwierdziłem, że bardzo dużo ryzykuje. Może na tym sporo wygrać, ale może też bardzo dużo przegrać. Anna Maria Dyner. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. To wszystko. Na dzisiaj e, prawie wszystko. Zawsze my to wszystko, a jeszcze mam podziękować Państwu. Kilkorgu patronom: Krzysztof Ludwiński, Krzysztof Sasin, Renata Białoszewska, Rafał Rok, Maciej Sawicki. Bardzo wielkie, serdeczne dzięki. To dzięki Wam. Ten program jest niezależny. Dzięki Wam mam środki na jego utrzymanie. E, I dzięki Wam robię go 5-6 razy w tygodniu. E, do następnego razu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Nagraj to w blisko.